Częstochowska policja otrzymuje coraz więcej informacji na temat działań oszustów. Tym razem straszą oni nas nałożoną kwarantanną. Oczywiście treść SMS-a wygląda bardzo autentycznie, jednak trzeba zwrócić uwagę, że przy każdego tego rodzaju oszustwach brak jest polskich liter. Czasami też występują błędy ortograficzne w treści, czy też błędy stylistyczne przy próbie wyłudzenia danych. Oszust zamieszcza link, nakłaniając nas do tego, byśmy w niego kliknęli, a następnie pobrali złośliwą aplikację, która od tej pory będzie śledziła każdy nasz ruch. Przestępca będzie miał dostęp i wgląd do tego, do wszystkich czynności, które wykonujemy w telefonie, a przede wszystkim do danych, dzięki którym logujemy się do bankowości elektronicznej. I tym sposobem, klikając w link, pobierając te właśnie złośliwe aplikacje, możemy stracić wszystkie pieniądze, które mamy w banku. By była pełna jasność, powiedzmy, policjanci także otrzymują SMS-y od oszustów. Przestępcy rozsyłają te wiadomości losowo pod numery telefonów komórkowych, dlatego również policjanci otrzymują też takie informacje.